Siemanko, niestety pogoda w Amsterdamie jak na razie nie dopisuje. O, gdzie jest parkomat? Jeszcze podjechaliśmy pod hotel, musimy zostawić rzeczy i musimy czekać, aż przestanie padać. Bo niestety na razie ze zwiedzania nic nam nie wyjdzie. Kurde, nie wiem, czy tu się bilecik kupuje w ogóle. Z racji tego, że pogoda była słaba, szybki trening, trzeba uzupełnić wszystko i ruszamy dalej. Ruszamy na zwiedzanie Amsterdamu. Lato w Europie. No. 17 stopni. Ja dzisiaj po prostu... I deszcz. No. Teraz aktualnie przestało na chwilę padać. Miejmy nadzieję, że już do końca dnia nie będzie, bo właśnie sobie ruszyliśmy pozwiedzać. No i mimo tych warunków, jakie mamy, i tak chcemy coś zobaczyć. Znaczy ja to jestem co roku tutaj. Ale Ala ostatni raz była 10 lat temu. Także zobaczyć, czy się coś zmieniło, czy nie. Jesteśmy właśnie teraz na dworcu centralnym. Idziemy w stronę Red Light District. Wiadomo, tam się najwięcej dzieje. Najwięcej życia tam jest. No i zobaczymy, jak jest teraz, w taką pogodę. W Amsterdamie to chyba nigdy nie narzekałem na brak turystów. Zawsze, jakoby nie była pogoda, jest pełno ludzi. Fryty z Amsterdamu. Ogólnie w Amsterdamie jest naprawdę bardzo dużo do pokazania, ale u mnie na vlogu już ci, którzy są długo, na pewno widzieli nieraz vloga z Amsterdamu, ponieważ jestem tu co rok. Zawsze było to z Dawidem. Dawid niestety już dzisiaj pojechał na Tomorrowland. Tomorrowland nas zostawił. Niestety dla niego wypada. Niestety dla niego. Dawid jest mocnym zawodnikiem i ma zamiar spać pod namiotem na kempingu. Ja na kempingu spałem kiedyś, jak byłem. Ja już byłem 5 razy na Tomorrowland. Spałem za pierwszym razem, jak byłem. I uwierzcie mi, że dla mnie spanie pod namiotem to jest naprawdę ok. Żaden problem. Ja nie jestem jakiś, wiecie, turbo wygodny, ja mogę spać obojętnie, żeby tylko można było się przespać. Ale po takiej imprezie iść do namiotu, jak pada na głowę, albo jest zimno, albo coś, rano trzeba wstać, ogarniać się tam ze wszystkimi, kolejki. Znowu na imprezę, wszędzie kolejki. Nie, lepiej troszkę doinwestować i jednak sobie wziąć ten pokój gdzieś w jakimś hotelu, zdecydowanie. A ja bardzo wam polecam, żebyście sobie takie frytki wzięli, jak będziecie, bo są tak pyszne, o Jezu. No, a najlepsze jest to, że do tych frytek są naprawdę takie kolejki wszędzie. Pod każdym miejscem, gdzie są te frytki, ale zapachniało trawą. Wszędzie są kolejki. No ale to takie chyba tutaj jest taka specyfika tego miasta, że masz miejsca. Ja myślałem, że frytki są belgijskie jakby. No widocznie tutaj też, no. Widocznie tutaj też. Idziemy właśnie na czerwono. Uchodzić, zobaczyć, co się dzieje. Może gdzieś na jakieś piwko. Nie wiem, zobaczymy. Żadnej imprezy nie planujemy tym razem. Żaden kofik, żadne grzybki, no nic kompletnie. Wiecie, z Dawidem to co roku było, ale tym razem na herbatce i na kawie. Tak, tym razem nie, ponieważ jutro, od jutra czekają nas 3 dni imprezki, także dzisiaj na spokojnie, tylko jak turyści, tacy spokojni, bardzo spokojni turyści. No to właśnie nie jak turyści. A, nie no, w sumie nie. Jak lokalsi. Jak lokalsi, no. Może, no, niech tak będzie. O, daje imprezkę. Powiem wam, że na tej ulicy i na tej za chwilę, na której będziemy, już tyle fajnych przygód było. Naprawdę. Dużo się działo. Znaczy dużo to my widzieliśmy, ale co się działo naprawdę, to nie wiadomo. Na pewno nie tyle, ile widzieliśmy. Jak na razie jeszcze bardzo spokojnie na czerwonej. No. Ale to wszystko się dopiero rozkręci, jak się ciemno zrobi. ogóle nie wiem, co się dzieje tutaj, ale wszystkie okienka praktycznie są pozamykane. Nie praktycznie, tylko wszystkie. Wszystkie, no. Ciekawe dlaczego. Czy ktoś ma może jakieś wiadomości na ten temat? Dlaczego tu nigdzie już nie ma dziewczyn na Czerwonej ulicy? Bo to jest bardzo dziwne. Tam się opłaca. Nie, na pewno nie. Ten biznes się zawsze opłaca. A jest godzina 20, już powinno być pełno wszędzie. A nie ma żadnej. Bardzo popularne miejsce. Gdzieś są przedstawienia. Ile ludzi czeka. No im później, tym więcej ludzi, ale zaczęło padać teraz już. W ogóle nie fajnie jest. Idziemy się przejść jeszcze raz dookoła i spadamy stąd. Byliśmy tam na tym przedstawieniu. Czy można polecić, jak tu jesteście? Niby to jest takie, wiecie, najbardziej popularne miejsce na całej tej ulicy, bo parę jest takich teatrów po prostu. To jest niby takie najbardziej popularne, nie wiem, czy najstarsze, czy nie, ale, no, ale jest najbardziej popularne. Czy można polecić? Nie wiem. Jak myślisz? Nie no, niektóre pokazy były spoko, były okay, no, ale a niektóre... Ja się, no, mówię do Piotrka, że tak jakby ktoś po prostu, ej dobra, chcesz wystąpić, te, no to dawaj. Nie no, niektóre to wyglądają więc... bardziej jak kabaret niż na przedstawienie. No, jak komedia. I bardziej, nie wiem, z czymś, co miałoby, nie wiem, podnieśli albo coś, to daleko od tego było, no. Zdecydowanie. Ale niektóre, no ta ostatniejsza bardzo ładnie tańczyła. No tak, niektóre, no tak, no dobra, ona tak akurat, no. No, ale... No dobra, no powiedzmy nie, tak. No, no sprawdźcie sobie, jak będziecie, a co? No, wiadomo. Macie także za 50 € jest wejście, plus dodatkowo do tego dwa napoje, albo dwa drinki, albo dwa piwka, albo co tam chcecie, możecie dwie wody sobie wziąć nawet. No, ale... No, ale myślę, że jak tu jesteście, to warto wpaść. Mógłbym to porównać właśnie z tym. No może nie porównać z ping-pong show. Ping-pong show jest troszkę inne jeszcze w Tajlandii. Bardziej hardkorowe, można powiedzieć. Bo tutaj ta dziewczyna sobie jakieś, nie wiem, jakąś wstążkę na przykład wyciąga albo coś. No ale jednak na ping-pong show, no to już są żyletki, gwoździe, ptaszki, jakieś różne zwierzątka, to już jest troszkę inaczej. No ale to jest Tajlandia. No, tak, no i tutaj też... Nie wiem, czy ten YouTube nie... Że co? No, się bzykali? No nie, no właśnie nie wiedziałam, jakiego słowa można użyć, no. Żeby nie demonetyzowało. Że, a tego demonetyzowało. A no. Nie wiem, czy w Tajlandii ping-pong show jest coś takiego. Chyba nie. Nie, jest. No. Ostatni, chyba nie, pierwszy raz widziałem, a tak to nigdy takiego czegoś nie było. Ja nie byłam ale... nigdy na ping-pong show, więc nie wiem. Ale nic ciekawego. Szczerze wam powiem, że będziecie mieli okazję iść na ping-pong show w Tajlandii, to nie polecam. Nic ciekawego. Kurde, pada coraz bardziej. Ale nam się pogoda nie udała. Ale my i tak przy Damianie mamy spoko. Tak i najlepsze jest to, że wczoraj... teraz. Przy Dawidzie. Przy Dawidzie, no. Wczoraj w ogóle najlepsze to, że było 37 stopni i jutro też ma być 30 stopni. No, a dzisiaj 17 i pada deszcz. Jest jak jest. Wszystko pozamykane. To jest dziwne. Gość nam niby powiedział, że niby później normalnie są dzielni, ale już jest 10. A, jedna jest. Na całą ulicę. No tam, po drugiej stronie. Ale bida. Pamiętajcie, że Amsterdam to nie tylko Czerwona ulica, gdzie się głównie wszystko dzieje, ale też jest parę innych. I w ogóle samo miasto jest naprawdę piękne. Także też naprawdę warto pozwiedzać miasto i w dzień, i w nocy. Jak ładnie świeci wszystko. My już wracamy na dworzec. Jedziemy do domu, trzeba rano wstać i jechać do Belgii. Powiem tak, fajnie było przyjechać, ale uważam, że z roku na rok po prostu jest tutaj coraz gorzej. Nie wiem, ale wydaje mi się, że po prostu albo się ta ulica wypala, chociaż to jest dziwne, bo cały czas nowi turyści przyjeżdżają. Albo jakieś zakazy robią, albo coś, że... Nie wiem. Dziwna sprawa. Ale trudno. Jutro rano może jeszcze, jak nam się uda, to gdzieś pojedziemy. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Jutro niby ma być już spoko. Chciałbym wam jeszcze coś innego pokazać, ale nie jestem w stanie wam teraz obiecać, bo to już niezależne jest od nas. Przyjechaliśmy do pięknej miejscowości właśnie, znaczy jesteśmy dokładnie obok niej, przyjechaliśmy sobie na śniadanko, ale tutaj też normalnie cudownie wygląda. Jak prawdziwa, no dobra, tak mi ktoś powie, że prawdziwa Holandia jest wszędzie, ale tak bardzo w takim holenderskim, starym stylu, że wszystko tak ładne, te budynki. Zaraz wam powiem, jak dokładnie się nazywa ta miejscowość. A, ta obok jak się nazywa? Zaanse Schans. Zaanse Schans. Ktoś nam polecił. Dziękujemy bardzo tej dziewczynie, która nam to poleciła, bo po prostu... Sami byśmy na to nie wpadli po prostu, no. A to jest tak pięknie, zresztą zobaczycie później, no. Jak już będziemy tam coś dalej. Cudownego. No i właśnie po drodze do Boom, czyli tam, gdzie działa na Tomorrowland, przyjechaliśmy tu odwiedzić, no i jest super. A teraz jeszcze trzeba jakieś dobre śniadanko zjeść, energia się przyda, bo dzisiaj nas czeka długa noc, chociaż to nie jest tak naprawdę długa noc, bo nie wiem, czy wiecie, ale impreza na Tomorrowland trwa od 12 do 12, albo od 1 do 1, jakoś tak. Ja nie wiedziałam, na przykład. Także dłużej. Moim zdaniem to jest lipa pod tym względem, bo dużo lepiej człowiek bawi się w nocy niż w dzień, a szczególnie w dzień, jak jest za gorąco. No ale trudno, i tak będzie fajnie. Jesteśmy w tej pięknej krainie. Nie, zobaczycie zaraz, jak tam dojdziemy, ale stąd też wam chciałem pokazać. Bo tu też ładnie wygląda. No, miejsce to znajduje się 20 km, no dobra, 20 km od miejsca, w którym my mieszkaliśmy. No ale przypuśćmy, że z 15-20 km od Amsterdamu. Także jak będziecie, to myślę, że warto odwiedzić, jak będziecie mieli czas. Chciałem to zrobić. Co? Nie zło, że idziemy zdjęcie zrobić w holenderskim buciku. Piękne masz buty. Weź sobie na Tomorrowland. I tu jest muzeum i pokazują, jak one były produkowane. Patrzcie, jaki ten. Klasa. Dobra, szukamy wyjścia, nie możemy znaleźć. Traditionally, these shoes were made by hand using a large knife to shape the outside. These screws to hollow out the inside. Taki most podnoszony, most podnoszony. A działa? Ciekawe, czy się podnosi. Podnosi na pewno. Ale to jest fajnie, serio. Macie wszystkie rzeczy, chyba z których słynie Holandia. O, pewnie oprócz plantacji. Po prostu taka Holandia w pigułce. Tak, Holandia w pigułce, dobrze powiedziane. Teraz idziemy do fabryki sera. Holenderskie sery. Pokazane, jak się robi. O, ale mam dla ciebie miejsce na zdjęcie, zarobiste. Nie no, ale jakbyś tu pracowała po prostu. No nie? A jak? Zmieszczą się? Nie zmieszczą, co? No trudno. Utknęła. Nie! No no, pójdziesz taki na Tomorrowland. Dobra, zróbmy fotę. Są różne rodzaje. I co, spoko? Pełno jest, wszędzie są różne. Można sobie popróbować. A rodzaje tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wszędzie. Jaką pani ma czapę. Ładne miejsce na zdjęcia. Kogo jakiś zarośnięty jest? No. Udany czas w Holandii, ale to miejsce naprawdę, jak będziecie mieli czas, super, przyjedźcie super zobaczyć. Naprawdę, tak jak Lala wcześniej mówiła, Holandia w pigułce, możecie to naprawdę zobaczyć. Wszystko, co się kojarzy właśnie z tym krajem. Super, super miejsce. Tam dalej można było jeszcze iść na wiatraki. Jest darmowe, więc w ogóle... No właśnie, jest darmowe, to już w ogóle. I się zastanawiamy, gdzie leży, gdzie jest haczyk. Czy parking będzie okropnie drogi, czy co? Ale jest za darmo, także warto przyjechać. Na pewno. Kolejny odcinek z Tomorrowland, także zapraszam serdecznie. Jedziemy właśnie tam teraz wcześniej, jedziemy na kemping, żeby wam pokazać, jak to tam wygląda, bo życie na kempingu tam naprawdę jest dobre. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam i zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. Dobra, wiem, że już skończyłem, ale jeszcze ważna rzecz. Parking 11 euro tutaj kosztuje. Obojętnie ile będzie stali, po prostu kosztuje 11 euro. Można oczywiście gdzieś kawałek dalej zaparkować i przejść. Lub można tutaj dojechać pociągiem, tak, z centrum Amsterdamu. 20 minut jedzie pociąg. 20 minut. Ale ile kosztuje? To już nie wiem. Ale macie taką opcję. Dobra, pozdrow.